tym odcinku bez zbędnego, jak myślę, wstępu od razu zacznę od prezentacji polskich gatunków drzew. Wszelkie informacje wstępne i wyjaśnienie tego zestawienia znajdują się w pierwszym odcinku materiału o polskich drzewach, gdzie znajduje się również omówienie wszystkich gatunków drzew iglastych Polski. W tej części, drugiej, przedstawiam gatunki drzew liściastych. Zapraszam. Na początek jesion. Nasz jedyny krajowy gatunek to jesion wyniosły. Jest to duże i monumentalne drzewo, rosnące zwłaszcza w miejscach wilgotnych, takich jak bagienne lasy, przyrzeczne łęgi, a często również nieużytki. Jako jedyne polskie drzewo, jesion należy, co dość zaskakujące, do rodziny oliwkowatych. Jest więc to bliski krewny śródziemnomorskich drzew oliwnych. Podłużne liście jesionu wykazują nawet pewne podobieństwo do liści drzewa oliwnego. Co prawda długością życia jesion nie zbliża się nawet do znanego śródziemnomorskiego kuzyna, ale żyje również dość długo. Dość często zdarzają się okazy mające ponad 400 lat. Jesion jest drzewem osiągającym niekiedy 45 metrów wysokości, a więc jest najwyższym spośród liściastych drzew naszego kraju. Drewno jesionowe jest cenione ze względu na twardość i atrakcyjny wygląd. Od tysięcy lat wytwarzano z niego m.in. włócznie i oszczepy. Drzewo to jest także istotne w kulturze europejskiej, szczególnie w wierzeniach skandynawskich, gdzie święty jesion, nazywany Yggdrasil, był centralnym elementem wielu mitów. Kora jesionu jest początkowo gładka, o zielonym zabarwieniu. Starszych drzew staje się brunatna i porowata. Bardzo trudno wówczas zidentyfikować jesion po korze. Liście są złożone z kilku lub kilkunastu mniejszych, podługowatych listów. Owoce to niewielkie orzeszki, wyposażone w skrzydełka pozwalające na dalekie przemieszczanie. Co ciekawe, nie tylko za sprawą wiatru, ale również wody. Lekkie skrzydełka unoszą się na wodzie, a jako że jesion występuje często w okolicach rzek czy potoków, woda może przenosić nasiona na duże odległości, gdzie kiedyś może znaleźć jakiś wilgotny brzeg, idealny do wzrostu tego drzewa. A następnie bardzo istotne polskie drzewo liściaste. Buk. Ten gatunek zajmuje powierzchnię około 5% naszych krajowych lasów. Jest też źródłem cennego i twardego drewna, które nadaje się dobrze m.in. do toczenia oraz do produkcji mebli. Jest to drzewo rosnące głównie w Europie Zachodniej i na Bałkanach. W Polsce przebiega północno-wschodnia granica jego zasięgu. Dlatego właśnie rozległe buczyny znajdziemy głównie w górach oraz na zachodzie Polski. Niemal zupełnie brak jest naturalnych stanowisk tego drzewa w Polsce centralnej oraz wschodniej, nie licząc oczywiście nasadzeń. Żyjący często ponad 400 lat buk zaczyna owocowanie bardzo późno, niekiedy nawet po 80 roku życia. To jest intrygujące, jeśli porównamy to z perspektywą ludzkiego życia. Gdy już młode, 80-letnie buki wchodzą w okres rozrodczy, zaczynają one produkować orzeszki bukowe, zwane bukwią. Intensywne owocowanie podczas tzw. roku nasiennego pojawia się zazwyczaj co 7 lub 8 lat. Wówczas jedno drzewo może zrzucać nawet kilkadziesiąt kilogramów bukwi. Efekt ten jest spotęgowany synchronizacją lat nasiennych u rosnących w grupie okazów. Wtedy to las zasypany jest pożywnymi orzeszkami bukowymi, ulubionym przysmakiem dzików i małych ssaków. Dawniej zdarzało się, że w latach nasiennych ludzie wykorzystywali takie wyjątkowo obfite owocowanie buków, wypasając w lasach świnie. Osobnym tematem jest pytanie, dlaczego buki, jak i wiele innych roślin, stosuje strategię lat nasiennych, czy szerzej, rzadkiego, masowego owocowania. To ciekawy, ale skomplikowany temat, kiedyś być może poruszę go w osobnym odcinku. Buk może dorastać do imponujących rozmiarów. Stosunkowo często zdarza się, że przekracza 40 metrów wysokości i 1,5 metra średnicy. Drzewa te tworzą potężne korony, jak w buczynie karpackiej, gdzie często górne partie lasu nie przepuszczają na dno niemal żadnego światła, a runo leśne jest ograniczone do kępek mchów. Charakterystyczną cechą, po której łatwo jest zidentyfikować to drzewo, jest jego gładka, srebrna kora, która nie staje się porowata nawet u starych okazów. Liście bukowe są niewielkie,
Owalne, efektownie przebarwiające się na żółto na jesieni. W pasie polskiego wybrzeża można spotkać z kolei bardzo rzadkie drzewo. W naszym kraju rokitnik występuje tylko i wyłącznie nad Bałtykiem. Gatunek ten jest charakterystyczny dzięki żółtym owocom o cierpkim smaku, które są uznawane za cenne źródło witamin, przede wszystkim witaminy C. Owoce te stanowią składnik popularnych nalewek, syropów i innych preparatów prozdrowotnych. Rokitnik pospolity może mieć pokrój krzewu lub niewielkiego drzewa. Jest wytrzymały na trudne warunki panujące na wydmach lub w jałowych nadmorskich lasach. Choć z całą pewnością uznaje się rokitnik za drzewo rodzime, to ciężko jest określić, czy dane stanowisko jest naturalne, gdyż gatunek ten jest od dawna nasadzany, aby chronił glebę przed erozją. Obecnie często spotyka się również rokitniki sadzone w nadmorskich parkach czy alejach. Liście tego gatunku są podłużne, zaś drewno twarde o charakterystycznym żółtym zabarwieniu. A następnie olcha. Zdecydowanie najczęściej spotykanym polskim gatunkiem tego rodzaju jest olcha czarna, zwana również olszą czarną. Gatunek ten osiąga imponujące rozmiary. Jego kora, zgodnie z nazwą gatunkową, jest ciemna. To właśnie te intrygujące drzewa towarzyszyły w nocnej drodze przez ciemny las w baśni Johanna Wolfganga Goethego o królu Olszyn. Olcha czarna tworzy jedno z najbardziej niezwykłych typów krajowych lasów – Ols. Jest to środowisko wilgotne, położone nad rzekami lub na bagnach, często okresowo zalewane wodą. Wówczas olchy stanowią jedyną możliwość ucieczki przed wodą dla małych zwierząt, a las wyrastający z tafli wody wygląda zaiste baśniowo. Gdy woda opada, olchy wydają się stać na podwyższeniach, swego rodzaju wysepkach ziemnych. Być może trudno jest to przekazać opisowo, zachęcam do zobaczenia obrazu wyświetlanego teraz na ekranie. Istnieją więc cechy, które mogą przywodzić luźne skojarzenie olsów do lasów namorzynowych. Olsy to też siedlisko wielu innych ciekawych roślin, jak na przykład krzewów dzikich porzeczek. Te zbiorowiska zdecydowanie zasługują na osobny odcinek. Olcha czarna ma dość miękkie drewno, jednak jest ono pięknie wybarwione, z ciemnym czerwonawym odcieniem. Drewno to ma zastosowanie w rzeźbiarstwie oraz jest wykorzystywane do wędzenia. Liście olchy są sztywne, średniej wielkości o owalnym kształcie. Ciemne owocostany, nazywane potocznie szyszkami, choć oczywiście nie mają nic wspólnego z szyszkami drzew iglastych, są niewielkie i zebrane w małe grona. Drugim krajowym gatunkiem z rodzaju olcha jest olcha szara, znacznie rzadsza od poprzedniczki. Zasiedla podobne, bardzo wilgotne siedliska w okolicach rzek. Podobne są również liście i owoce, jednak mocno różni się kolor kory, który u olszy szarej jest srebrzysty, znacznie jaśniejszy. U starszych drzew, gdzie kora staje się spękana i porowata, różnice te już trudne są do zauważenia. Olcha szara jest znacznie mniejszym drzewem, zaś jej drewno nie jest tak użyteczne, gdyż jest większe i mniej trwałe. W Polsce występuje jeszcze co prawda trzeci gatunek, olcha zielona, jednak prawie zawsze jest ona krzewem. Tutaj pojawia się problem, który omawiałem już w pierwszym odcinku tego materiału. Czy zaliczyć ten gatunek do listy? Jak podaje literatura, olcha zielona niekiedy przyjmuje pokrój małego drzewka, więc myślę, że uczciwie będzie dopisać ją do listy. Ten gatunek występuje wyłącznie w Bieszczadach, gdzie tworzy piętro roślinności analogiczne do kosodrzewiny w Tatrach, Beskidach czy Sudetach. Tak jak kosówka, olcha zielona tworzy gęste zarośla, chroniące glebę przed erozją i osuwiskami. Kora tego gatunku jest zielonkawa, zaś kształt liści i tzw. szyszek jest podobny jak u pozostałych gatunków. Teraz przejdźmy do jednego z najpowszechniejszych i chyba najbardziej rozpoznawalnych z naszych drzew, jakim jest brzoza. Charakterystyczna biała kora i kołyszące się na wietrze miękkie brzozowe gałązki to wręcz jeden z symboli narodowych. Brzoza brodawkowata to duże, strzeliste drzewo, obecne pospolicie praktycznie w całej Polsce. Rośnie dość szybko, zwłaszcza na wysokość,
jest gatunkiem pionierskim, co oznacza, że tworzy nowe lasy, zarastając nieużytki lub tereny zniszczone przez kataklizmy. W starszych lasach zazwyczaj ustępuje innym gatunkom. Jak wspomniałem w odcinku o pirofitach, brzoza jest przystosowana do pożarów w lesie. Jej kora i drewno są łatwopalne, nawet podczas deszczu, co powoduje, że po uderzeniu pioruna brzoza brodawkowata może doprowadzić do pożaru w lesie. W ten sposób powstaje wypalone pustkowie, które po kilkunastu latach zamieni się w młodnik brzozowy. Efektem ubocznym tej strategii jest potencjał kory brzozowej w sztuce przetrwania, jako świetnej rozpałki. Brzoza ma ponadto wiele zastosowań dla człowieka. Między innymi w marcu z naciętych lub nawierconych drzew pozyskuje się wodę brzozową, zwaną również oskołą, która jest pita w wielu krajach, w tym w Polsce, w celach zdrowotnych. Dawniej z brzozowych gałązek wytwarzano również plecionki czy miotły. O wszystkich zwyczajach czy zastosowaniach praktycznych, jak i symbolicznych brzozy, nie sposób nawet w tym odcinku wspomnieć. Liście tego gatunku są niewielkie, miękkie z ostrym zakończeniem. Drewno jest średnio twarde, jasne, warstwa kory bardzo gruba. Podobnym gatunkiem jest brzoza omszona. Liście i kora są dość podobne jak u brzozy brodawkowatej, jednak młode pędy pokryte są wyraźnym meszkiem. Drzewo to jest zazwyczaj niższe w stosunku do pospolitej kuzynki, jednak gorzej znosi suszę, zaś jego siedliskiem są miejsca o większej wilgotności. Brzoza omszona ma bardziej rozłożystą koronę, choć trzeba dodać, że również brzoza brodawkowata może przyjmować taki pokrój, rosnąc w pełnym dostępie do światła. Obie brzozy tworzą bogate mikoryzy z grzybami, przez co lasy brzozowe są na jesień chętnie odwiedzane przez grzybiarzy. Brzoza omszona również występuje na terenie całego kraju, choć w rozproszeniu. Na liście krajowych gatunków znajdują się co prawda cztery brzozy, jednak pozostałe dwie, brzoza karłowata oraz brzoza niska, są krzewami, więc nie mogę znaleźć dla nich miejsca na liście. Zdarza się, że w ramach tego rodzaju wyróżnia się odrębne gatunki, takie jak brzoza ojcowska czy brzoza karpacka. Jednak większość wiarygodnych źródeł podaje te taksony jedynie jako podgatunki, więc nie będę ich omawiał w tym materiale. Blisko spokrewniona z brzozą jest również kolejna na liście, leszczyna pospolita. Jest to kilkunastometrowe drzewo lub bardzo duży krzew. Gatunek ten jest oczywiście kojarzony z orzechami laskowymi, jednak należy dodać, że na dzikich drzewach orzechów tych jest bardzo mało. Dodatkowo są znacznie mniejsze od uprawnych odmian. Kora jest ciemna i słabo spękana, zaś liście kształtem bardzo podobne do brzozy, jednak kilkukrotnie większe. Drewno jest dość twarde i bardzo giętkie. Ma dobrą wartość opałową, a kiedyś wykonywano z niego łuki i proce. Orzechy są oczywiście przysmakiem wywiórek oraz innych nadrzewnych ssaków jak żołędnica czy orzesznica. Choć leszczyna zazwyczaj występuje jako domieszka w wilgotnych lasach, może również tworzyć samodzielne, nadrzeczne, niskie, ale ciemne lasy, które charakteryzują się niezwykle ciasno zamkniętą koroną. Niewielkim, 10-metrowym drzewem, często występującym również w pokroju krzewu, jest czarny bez. Jego czarne owoce są cierpkie. Są bardzo cennym pokarmem ptaków. Przez ludzi używane głównie do produkcji słodzonego soku, ale większe znaczenie ma kwiat bzu, używany na napary, a nawet smażony w cieście naleśnikowym. Młode gałązki bzu są puste w środku, dlatego był wykorzystywany do wyrobu fletów i piszczałek. Pusta przestrzeń w drewnie stała się też powodem wiary w zamieszkiwanie w roślinie fantastycznych istot. Słowianie wierzyli, że czarny bez jest domem dla dyducha, przyjaznego ducha przyrody, którego nie wolno jednak drażnić, aby nie był złośliwy. Z tego powodu Słowianie nie wycinali czarnych bzów, co sprawiło, że na terenie obecnych Niemiec, gdzie żyło niegdyś wiele słowiańskich kultur, jak Serbo-Łużyczanie, zasięg ludów słowiańskich był widoczny m.in. przez powszechność tego gatunku.
innym gatunkiem z tego rodzaju jest bezkoralowy, znacznie rzadszy i mniejszy, tworzący drzewka dość rzadko, zazwyczaj będący dużym drzewem. Ma intensywnie czerwone owoce, które również są ważne w diecie wielu ptaków, jednak są mocno trujące dla ludzi. Co ciekawe, gatunek ten występuje rodzimie nie tylko w Europie, ale i w Ameryce Północnej, gdzie wśród niektórych kultur indiańskich był stosowany w medycynie. Występuje głównie na południu kraju. Wyjątkowe, bo mocno asymetryczne są liście kolejnego drzewa – wiązu. Rodzaj ten reprezentują w Polsce trzy gatunki. Wiąz górski, wiąz polny oraz wiąz szypułkowy. Są to gatunki wolno rosnące o twardym drewnie, wykorzystywanym niegdyś m.in. do wykonywania kanałów drenażowych ze względu na odporność wiązu na działanie wilgoci. Są to drzewa rosnące raczej na wilgotnych, żyznych stanowiskach. Chociaż rozsiane są po całej Polsce, to ich procentowy udział w naszych lasach jest znikomy. Wiązy są długowieczne. Często przekraczają wiek 400 lat. Wiąz szypułkowy może dorastać do 30 metrów, zaś dwa pozostałe gatunki do około 25. Owoce wiązów są spłaszczone i niewielkie. Gdy na drzewach nie ma liści, trudne jest nie tylko rozróżnienie pomiędzy gatunkami wiązu, ale nawet zidentyfikowanie tego rodzaju, gdyż kora wiązów jest brunatna, ciemna i spękana, jak u wielu innych krajowych drzew. Wspomniane już asymetryczne liście są wyraźnie piłkowane. U wiązu polnego liście są znacznie drobniejsze niż u dwóch pozostałych gatunków, przez to dość łatwo go odróżnić. Trudniejsze jest dostrzeżenie różnicy pomiędzy liśćmi wiązu szypułkowego i górskiego. U tego drugiego liście są nieco ciemniejsze i dłuższe. Owocami wiązu są niewielkie i spłaszczone orzeszki. Pośród dużych drzew, które obecne są w naszym kraju, wiązy pozostają jednymi z najmniej rozpoznawalnych. Rośliny z rodziny różowatych zajmują szczególne miejsce w naszej kulturze i cywilizacji. Do tej rodziny należy wiele gatunków drzew i krzewów owocowych, takich jak jabłoń, grusza, truskawka, poziomka, jeżyna, malina i wiele więcej. Rodzina ta ma także przedstawicieli wśród rodzimych krajowych drzew, pośród których największym jest wiśnia ptasia. Jej uprawne kultywary są nam dobrze znane, gdyż dostarczają smacznych czereśni. Owoce dzikich drzew z tego gatunku są znacznie mniejsze, jednak zarówno kolor, jak i smak przypomina ogrodowe owoce. Wiśnia ptasia może dorastać nawet do 25 metrów wysokości i może przekraczać 3 metry obwodu. Zazwyczaj nie występuje w zagęszczeniu, a jedynie stanowi domieszkę w różnych typach lasów mieszanych. Drewno to jest średnio twarde, posiada bardzo atrakcyjne usłojenie i czerwonawą barwę. Może dostarczać wartościowych desek i być wykorzystywane w meblarstwie, a ponadto może być używane do wędzenia ze względu na owocowy aromat. Owoce są bardzo ważnym pożywieniem ptaków, które roznoszą nasiona na znaczne odległości. Zarówno liście, jak i charakterystyczna ciemna, błyszcząca kora są bardzo podobne do ogrodowych drzew czereśni. Nie ma w botanice pełnej zgody co do statusu gruszy w polskiej florze. Niektórzy wymieniają gruszę pospolitą jako rodzime drzewo Polski, inni twierdzą, że rosnące dziko drzewa z tego rodzaju są mieszańcami rodzimej, lecz nie występującej już w czystej postaci gruszy polnej, z drzewami uprawnymi. Dodatkowo komplikuje sprawę fakt, że owa grusza polna jest coraz częściej uznawana za podgatunek gruszy pospolitej. Tak czy inaczej, jest to drzewo wymieniane często jako rodzime, więc zaliczę je do zestawienia. Owoce tego drzewa nazywane są potocznie ulęgałkami, gdyż zwyczajowo były poddawane procesowi ulęgania, czyli kilkudniowego leżenia w słomie podczas słonecznych dni. Sprawiało to, że twarde i cierpkie dzikie gruszki nabierały słodkiego smaku. Owoce te są wielokrotnie mniejsze od uprawnych gruszek, zaokrąglone i żółto-zielone. Dzika grusza występuje często na skrajach lasów, osiągając niekiedy nawet do 20 metrów wysokości.
Jak na rodzinę różowatych jest to drzewo długowieczne. Może bowiem rosnąć nawet ponad 300 lat. Drewno jest bardzo twarde i ma owocowy aromat. Nieco prostsza jest kwestia rodzaju jabłoń. W Polsce rodzinnie występuje jeden gatunek, zwany jabłonią leśną. Nie jest to ten sam takson, co uprawiana jabłoń domowa, jednak przypuszcza się, że to znane wszystkim drzewko ogrodowe powstało przez krzyżowanie jabłoni niskiej właśnie z omawianą jabłonią leśną. To dość rzadko spotykane drzewo jest niewielkie, osiąga do 10 metrów wysokości. Posiada bardzo twarde drewno, używane od stuleci w cennych wyrobach smycerskich. Owoce nie są smaczne, są kwaśne i bardzo twarde, a ich średnica to zaledwie 3 cm. Idąc dalej, po kluczu najpopularniejszych owoców z rodziny różowatych mamy śliwę. I tu sprawa jest podobna. Śliwa domowa jest mieszańcem obcej w naszym klimacie śliwy ałyczy z rodzimym krzewem śliwą tarniną. Kolejny raz mamy więc problem z klasyfikacją, gdyż tarnina jest opisywana jako przyjmująca pokrój krzewu, wyjątkowo niskiego drzewa. Czy zatem zasługuje na miejsce na liście polskich drzew? Skoro zdarza się jej być drzewem, wygląda na to, że tak. A więc, drzewiaste tarniny dorastają do 6-7 metrów wysokości. Wydają okrągłe, jadalne, ale cierpkie owoce wielkości wiśni, o specyficznej strukturze miąższu. Trudno ją określić słowami. Polecam Państwu przy okazji spróbować. Tradycyjnie wykonuje się z nich przetwory. Owoce często wiszą na drzewach długo po sezonie wegetacyjnym. Ich smak nieco poprawia się po przemrożeniu. Drewno tarniny jest najtwardsze spośród wszystkich występujących w kraju, a dodatkowo ma bardzo efektowne fioletowe zabarwienie. Wytwarza się z niego niewielkie rzeźby. Gałązki tarniny są wykorzystywane w tężniach salankowych. Liście i kora tego gatunku bardzo przypominają te występujące u śliwy domowej. A następnie czeremcha, a również z rodziny różowatych. Oczywiście prowadząca obecnie zaawansowaną ekspansję czeremcha amerykańska nie występuje u nas naturalnie. Jednak mamy w Polsce też rodzimego przedstawiciela tego rodzaju. Czeremcha zwyczajna osiąga kilkanaście metrów wysokości. Ma podłużne liście, często kilka równoległych pni. Kora jest ciemna, a drewno dość twarde. Charakterystyczną cechą tego drzewa jest bardzo wczesne wypuszczanie liści na wiosnę, nawet kilka tygodni przed innymi drzewami. Czeremchy efektownie kwitną wówczas na biało, a następnie wydają niewielkie, okrągłe, czarne owoce. Zazwyczaj jest ich mniej niż u czeremchy amerykańskiej, a do tego są mniej słodkie i mają stosunkowo małą tradycję użytkowania, głównie jako materiał na przetwory. Drzewo to również bardzo wcześnie przybiera jesienne kolory. Często już późnym latem czerwone liście czeremchy zachwycają głębokimi barwami. Również jarząb należy do omawianej rodziny różowatych. Najpospolitszym i najbardziej rozpoznawalnym przedstawicielem jest oczywiście jarzębina, czyli jarząb pospolity. Jego najbardziej charakterystycznym znakiem są rzecz jasna czerwone owoce, które wywarły ogromny wpływ na polską kulturę, czego ślady możemy znaleźć w wielu zachowanych baśniach czy ludowej muzyce. Drzewo to osiąga 15 metrów wysokości. Jego drewno jest jasne, jednak twarde, mające zastosowanie przy tworzeniu instrumentów muzycznych. Liście są podobne kształtem do liści jesionu, choć znacznie mniejsze. Jarzębina bujnie kwitnie na biało, zaś jej kora jest jasna i gładka. Jej łacińska nazwa, Sorbus aucuparia, oznacza dosłownie łowce ptaków. I rzeczywiście, jarzębina pełni bardzo ważną funkcję w ekosystemie, a jej owoce stanowią istotny element diety wielu ptaków. W Polsce występują jeszcze trzy rzadsze gatunki jarzębu. Jarząb mączny występuje głównie w górach. Jest niższym drzewem, dorastającym do 15 metrów, a jego liście mają, co ciekawe, zupełnie inny niż u jarzębiny kształt. Owalny, z ostrym zakończeniem.
Owoce przypominają jarzębinę, jednak jest ich mniej oraz są nieco większe. Są też niekiedy jedzone lub przerabiane na przetwory, jednak nie są uznawane za szczególnie smaczne. Jarząb szwedzki. Zgodnie z sugestywną nazwą pochodzi z terenów Skandynawii. W Polsce przebiega południowa granica jego zasięgu. Jego naturalne stanowiska znajdują się jedynie na Pomorzu, gdzie podlega on ścisłej ochronie. Jego liście są z kolei podłużne i mocno ząbkowane. Owoce, podobnie jak u jarzębu mącznego, są większe niż u jarzębiny, a przy tym wyraźnie jaśniejsze. Również jest średniej wielkości drzewem dorastającym do kilkunastu metrów. Ostatnim z drzewiastych jarzębów jest tak zwany brzęk, a więc jarząb brekinia. Ten z kolei gatunek lepiej czuje się na południe od Polski. Jego stanowiska skupione są głównie na niżu, zwłaszcza po lewej stronie Wisły. Jest to rzadkie drzewo. Może przekraczać 20 metrów wysokości, wytwarza rozbudowaną i szeroką koronę. Jeden z imponujących polskich okazów, rosnący w Lubotyniu w Wielkopolsce, jest szeroki na ponad 65 cm, a jego wiek szacuje się na około 200 lat. Liście znów są niepodobne do innych wymienionych gatunków jarzębu. Są głęboko wycięte o kształcie przypominającym strzałkę. Owoce są z kolei brązowe, nakrapiane zielonymi plamkami. Ostatnim naszym drzewem z tej rodziny jest łuk. Rodzaj ten jest reprezentowany w naszych lasach przez trzy podobne do siebie gatunki. Łuk jednoszyjkowy, łuk dwuszyjkowy oraz łuk odgiętodziałkowy. Są to niewielkie drzewka, często przejmujące również formę dużych krzewów. Największy z nich, łuk jednoszyjkowy, może osiągać do 20 metrów wysokości. Pozostałe dwa są zazwyczaj mocniej rozgałęzione. Nazwa jedno- lub dwuszyjkowy odnosi się do budowy słupka kwiatu. Nie jest to zatem łatwy sposób identyfikacji gatunków. Łuk jednoszyjkowy jest charakterystyczny dzięki mocniej wyciętym liściom w kształcie strzałki, które u łuku dwuszyjkowego są bardziej zaokrąglone. Trzeci z gatunków, łuk odgiętodziałkowy, jest najrzadszy i mniejszy od pozostałych. Wszystkie gatunki mają podobną korę, czerwone owoce oraz twarde drewno o atrakcyjnym usłojeniu. Łuk jest bardzo często mylony z dziką różą, ze względu na kolczaste gałęzie i podobne owoce. Jednak nawet najmniejszy z gatunków jest znacznie większy od dzikiej róży. Łuk stanowi również bardzo ważny element ekosystemu, gdyż tworzy często zarośla pomiędzy kaszanymi lub uprawianymi polami. Zarośla takie są bezcenną kryjówką dla wielu małych ssaków, owadów, a przede wszystkim ptaków, dla których kolczaste gałęzie stanowią idealne miejsce na budowę bezpiecznych gniazd. A owoce są bardzo ważnym elementem diety wielu gatunków. Łuk ma też zastosowanie w lecznictwie, również dzisiaj na dolegliwości układu sercowo-naczyniowego. A następnie topola. Jest to jedno z najszybciej rosnących drzew w naszym klimacie. W obrębie tego rodzaju wydziela się w Polsce trzy gatunki. Topolę czarną, topolę białą oraz osikę. Topola czarna jest wśród nich największa. Jest jednym z najwyższych drzew liściastych w Polsce. Może przekraczać bowiem 40 metrów. Jak sugeruje nazwa gatunkowa, jej kora jest ciemna, a liście trójkątne. Cechą charakterystyczną osiki są z kolei niewielkie ząbkowane liście, które poruszają się nawet gdy wiatr jest zupełnie niewyczuwalny. Od stuleci zjawisko to było rozbudzającą wyobraźnię zagadką. Przypuszcza się, że nie jest to przypadek, a roślina stara się w ten sposób ograniczyć żerowanie szkodników na liście. Kora osiki jest szara lub zielonkawa. Drzewo może osiągać 30 metrów. Z kolei topola biała odznacza się jasną, srebrzystą korą oraz dużymi klapowanymi liśćmi, od dołu zabarwionymi na biało. Wyrasta podobnie jak osika na 30 metrów. Wszystkie topole preferują miejsca wilgotne lub średnio wilgotne, często rosną w okolicach rzek. Mają bardzo jasne i włókniste drewno, nadające się głównie na opał.
Jednak mimo faktu, że drewno to jest bardzo miękkie i mało kaloryczne, tempo przyrostu drewna jest na tyle imponujące, że topole są często sadzone jako tak zwane drzewa energetyczne, z myślą o wykorzystaniu ich jako opału już po kilku latach. Podobne funkcje ma również kolejne na liście polskie drzewo. Wierzba, bo o niej mowa, sprawia w tym zestawieniu ogromne problemy. Głównie dlatego, że krajowych gatunków jest aż 29. Na szczęście nie wszystkie są drzewami. Niektóre gatunki wierzb to maleńkie krzewinki. Jednak drzew z tego rodzaju wciąż jest sporo. Po 8 gatunków. Opiszę więc je skrótowo, aby odcinek nie przeciągnął się zbyt na tym temacie. Wierzba biała. Największe krajowe drzewo z tego rodzaju, dorastające do 30 metrów wysokości. Jest pospolita w całej Polsce. Charakterystycznym elementem starych dróg czy pastwisk są tak zwane wierzby ogłowione. Zgodnie ze starym zwyczajem, sięgającym średniowiecza, wierzby białe przycina się, choć tradycja ta obecnie zanika, na wysokości kilku metrów nad ziemią. Przez to przyjmują one charakterystyczny pokrój, widoczny obecnie na ekranie. Liście tego gatunku są długie, ostrym zakończeniem. Wierzba iwa. Spore, dorastające do 20 metrów drzewo, również pospolite w całym kraju, o owalnych, matowych liściach. Pojawiające się na wiosnę bazie wierzbowe są u tego gatunku intensywnie żółte i często stanowią ozdobę koszyczków wielkanocnych. Jej łacińska nazwa Salix caprea w dosłownym tłumaczeniu oznacza kozią wierzbę, gdyż od wieków istnieje przekonanie, że zwierzęta te szczególnie lubią zgryzać korę i gałązki tego drzewa. Wierzba krucha. Najpospolitsza wierzba w naszym kraju, osiągająca 25 metrów wysokości. Stare okazy mogą osiągać znaczne obwody, nawet do 7 metrów. Gatunek ten potrafi się w niewiarygodnie skuteczny sposób ukorzeniać, nawet z niewielkich gałązek. Często podczas powodzi i wylewów połamane gałęzie zostają rozrzucone w okolicy rzek i jezior, gdzie z łatwością się ukorzeniają i bardzo szybko tworzą nowe wierzbowe lasy. Jest to jeden z podstawowych gatunków pionierskich w Polsce. Liście, podobnie jak u wierzby białej, są długie i ostro zakończone. Wierzba pięcioprędzikowa. To małe drzewo, niekiedy również krzew. Rośnie na niżu i ma zastosowanie medyczne ze sprawą obecnej w korze salicyny. Wierzba siwa. Również niewielkie drzewo o szarej korze, bardzo długich, cienkich liściach. Naturalnie rośnie wyłącznie w Karpatach. Gatunek ten ma zastosowanie jako drzewo energetyczne, gdyż rośnie bardzo szybko. Wierzba wawrzynkowa. Dorastające do 18 metrów wysokości drzewo, które ma dużą jak na wierzbę tolerancję na braki wody. Występuje przede wszystkim w Karpatach oraz, co ciekawe, na wybrzeżu, gdzie między innymi porasta wydmy. Liście są podłużne i wyraźnie błyszczące. Kora o szarym zabarwieniu. Wierzba wiciowa. Bardzo ważny dla człowieka gatunek, gdyż jego proste, długie i giętkie pędy stały się podstawowym materiałem do wyplatania koszy i innych wycionek. Ze względu na dużą skalę wykorzystywania tego gatunku jako biomasy, nazywana jest też wierzbą energetyczną. Liście są bardzo długie i cienkie. Formy drzewiaste dorastają do około 10 metrów wysokości. Ostatnia z tego rodzaju, wierzba trójpręcikowa. Kolejne małe, kilkumetrowe drzewko. Charakterystyczna jest łuszcząca się dużymi płatami kora. Liście tego gatunku są wyraźnie podłużne. Drzewo to rośnie w całej Polsce, jednak najwięcej stanowisk ma w górach. Wszystkie wierzby mają wyjątkowo miękkie drewno, które używane jest głównie jako opał niskiej jakości. Rosną jednak ekstremalnie szybko, dzięki czemu opłacalne jest produkowanie z kilku gatunków zrębek drzewnych. Prawie wszystkie preferują środowiska wilgotne, będąc obok olch podstawowymi gatunkami drzew rosnących na bagnach i w bezpośredniej bliskości wody. Jako drzewo rosnące na niebezpiecznych mokradłach,
Wierzba bardzo często pojawiała się w baśniach i legendach jako drzewo niebezpieczne, schronienie dla czarownic lub innych fantastycznych stworów. Zgodnie z łacińską nazwą Salix, wiele gatunków wierzb zawiera salicylany, przez co od wieków miały one zastosowanie medyczne. A następnie jawor, czyli drzewo z rodzaju klon. Spośród trzech krajowych klonów to właśnie jawor jest największy. Może osiągać 40 metrów wysokości. Jest drzewem długowiecznym, dożywa 500 lat. Gatunek ten jest powszechnie kojarzony z górami i rzeczywiście rośnie głównie w górach, choć zdarzają się również stanowiska na niżu. Drewno jawora jest cenne, twarde i wytrzymałe, wykorzystywane w meblarstwie oraz lutnictwie. U starszych drzew kora nie staje się porowata jak u większości drzew liściastych, a pozostaje jasna i gładka, łuszcząc się jednak dużymi płatami. Liście mają charakterystyczny dla klonów dłoniasty kształt, powszechnie znany m.in. jako symbol Kanady. W kulturze góralskiej przypisywano jaworom magiczne właściwości ochronne. Sadzono go często w pobliżu domów lub położonych wysoko szałasów. Klon pospolity natomiast to najpowszechniejszy w naszych lasach przedstawiciel rodzaju klon, a ponadto bardzo popularne drzewo parkowe. Posiada bardzo podobne dłoniaste liście, jednak mają one w przeciwieństwie do jawora wyraźny połysk. Efektowniej przebarwiają się również na jesień. Osiąga około 32 metrów wysokości. Jego drewno jest średnio twarde, nieco mniej cenione od jawora. Kora typowa dla krajowych drzew liściastych, gładka u młodszych okazów, a następnie brunatna i porowata, z głębokimi bruzdami. Charakterystyczne dla klonu pospolitego są tak zwane noski, czyli uskrzydlone nasiona, kiedyś popularne w dziecięcych zabawach. Takie podwójne pakiety uskrzydlonych nasion, spadając z drzewa, wykonują ruch obrotowy, przypominający ruch śmigieł helikoptera, co pozwala im zalecieć znacznie dalej. Trzeba przyznać, że to osobliwe i zdumiewające osiągnięcie ewolucji. Trzecim z gatunków jest klon polny. Jest najmniejszy i najrzadszy. Jego liście mają wyraźnie inny kształt, o zaokrąglonych wycięciach, nieco przypominającym liście śródziemnomorskich drzew figowych. Osiąga zazwyczaj kilkanaście metrów wysokości. Rośnie głównie na Śląsku i w Karpatach. Dalej w głąb kraju jego stanowiska są coraz rzadsze. Drewno jest jasne i twarde, nadające się do wyrobu rzeźb czy innych zdobionych elementów. Podobnie jak inne klony, posiada uskrzydlone nasiona. Co ciekawe, krajowe gatunki klonów mogą być używane do produkcji soku, a następnie syropu klonowego. Podobnie do gatunków północnoamerykańskich, które są i były od stuleci wykorzystywane przez Indian, zawierają one około 2-3% cukrów w soku drzewnym. Brak tradycji pozyskiwania soku i syropu klonowego wynika u nas głównie z różnic kulturowych, zaś nasze klony nadają się do tego bardzo dobrze. Ekstremalnie twarde drewno pozyskuje się z kolei z grabu, kolejnego drzewa na liście. Pośród dużych krajowych drzew posiada zdecydowanie najtwardsze drewno, ustępując jedynie wspomnianej już niewielkiej tarninie. Wykonywane były z niego niegdyś koła młyńskie, zaś z gałązek klatki dla ptaków. Rekordowe polskie drzewo, 34-metrowy grab z Puszczy Białowieskiej, jest zarazem najpotężniejszym grabem Europy. Bardzo charakterystyczna jest kora tego gatunku. Ciemna i gładka, jednak mocno nieregularna, sprawiająca wrażenie wysuszonej i wykręconej. Liście przypominają te występujące u buka, jednak są ciemniejsze i omszone, nieco mocniej ząbkowane. W Polsce jest to drzewo pospolite, jednak rzadko zdarzają się większe skupiska. Dobrze rośnie w żyznych lasach liściastych, na terenach umiarkowanie wilgotnych. Kolejnym polskim drzewem jest rzadka trzmielina pospolita. Jest to niewielkie drzewo, osiągające do 10 metrów. Ma dość egzotyczny wygląd, jest dość częsta jako roślina ozdobna w ogrodach i parkach. Liście są eliptyczne z ostrym zakończeniem.
wszystkie części tej rośliny są mocno trujące. Jej drewno jest twarde i odporne na wysoką temperaturę, przez co było wykorzystywane w wielu krajach do produkcji fajek. Wykonywano z niego również szpile do pieczenia mięs oraz wrzeciona do przędzenia wełny. Mało rozpoznawalnym gatunkiem jest kruszyna pospolita. Można powiedzieć, że to jeden z tych gatunków, który każdy widział, ale mało kto potrafi go nazwać. Tworzy niewielkie drzewka, do 8 metrów wysokości. Często porasta nieużytki i miedze. Ma czarne i niejadalne dla ludzi owoce, chętnie zjadane przez ptaki. Liście kruszyny są owalne, ostrym zakończeniem. Ma ciemną korę i bardzo kruche drewno, którego bierze swą nazwę. Wytwarzany z niego węgiel drzewny był kiedyś wykorzystywany do produkcji prochu strzelniczego. Nazywana jest niekiedy wilczyną lub wilczą jagodą. Jednak jest to mylące, gdyż wilcza jagoda jest nazwą gatunkową zupełnie innej rośliny, która nie jest ani drzewem, ani krzewem. Bardzo podobnym gatunkiem jest szakłak pospolity, niegdyś włączany wraz z kruszyną do jednego rodzaju. Również posiada czarne i trujące jagody. Cechą charakterystyczną są wyraźne żyłki na liściach, które ułożone są nie prostopadle, a równolegle do głównej osi. Najłatwiej odróżnić szakłak od kruszyny po kolcach, które pokrywają jego gałęzie. Tak jak kruszyna, występuje w całym kraju, choć rzadziej w górach. A następnie drzewo dobrze znane. Lipa. W stanie dzikim mamy w Polsce dwa gatunki. Lipę drobnolistną oraz szerokolistną. Co jak myślę może Państwa zaskoczyć, drzewo to należy do rodziny ślazowatych, podobnie jak ogrodowa malwa. Podobieństwo liści nie jest zatem przypadkowe. Lipy mogą osiągać nawet 35 metrów wysokości, zaś szczególnie imponujące są pnie starych okazów. Szerokie niekiedy na ponad 2 metry. Liście są sercowate. Zgodnie z nazwą, małe u lipy drobnolistnej i znacznie większe u szerokolistnej. Poza tym rozróżnieniem trudno dostrzec różnice, gdyż gatunki te są bardzo podobne. Oba stanowią źródło kwiatu lipowego. Produktu powszechnie znanego w formie naparu, o działaniu rozgrzewającym. Oba gatunki są też źródłem drewna, które, choć miękkie i nietrwałe, jest zdecydowanie najpopularniejsze wśród rzeźbiarzy, gdyż bardzo łatwo się w nim pracuje, a ze względu na rozmiary drzewa, mogą być z niego wykonywane duże rzeźby. Drzewo to czuje się dobrze w ciepłym klimacie, raczej na południe od Polski. W lasach stanowi częściej domieszkę, jednak spotykana jest regularnie. Dawniej była też chętnie sadzona przy domostwach. W Czechach i Słowenii jest uznawana za drzewo narodowe. Jest też oczywiście odpowiedzialna za polską nazwę siódmego miesiąca, lipca. A na koniec ostatnie już nasze drzewo. Zdecydowanie wyjątkowe. Uznawany powszechnie za króla drzew dąb. Majestatyczne, królewskie wręcz drzewo o potężnych konarach, imponującej wysokości i zdumiewającej długowieczności. W Polsce występują dwa bezsprzecznie rodzime gatunki. Dąb szypułkowy oraz bezszypułkowy. Nazwa odnosi się do długości szypułek, na których osadzane są żołędzie. Długich u dębu szypułkowego i niewidocznych u bezszypułkowego. Kora obu gatunków jest brunatna, pokryta głębokimi bruzdami. Liście są podobne, obłymi wycięciami. Oba gatunki to potężne drzewa, dorastające do 40 metrów wysokości i wykształcające grube pnie. Drewno jest twarde i wykorzystywane w produkcji wartościowych mebli. Leżące w mokradłach kilkaset lat drewno dębowe przyjmuje czarną barwę, zachowując jednak swoje właściwości. Z materiału takiego zwanego czarnym dębem wykonywano luksusowe meble gdańskie. Z dębów wikingowie wykonywali też niegdyś swoje długie łodzie. Najbardziej znany polski okaz, 700-letni majestatyczny dąb Bartek, jest od wielu dekad popularną atrakcją turystyczną, jednak nie jest on najstarszym dębem w naszym kraju. W Rogalińskim Parku Krajobrazowym występują pomnikowe dęby szypułkowe, których wiek szacuje się na ponad 850 lat.
prastare, dostojne dęby rozbudzają ludzką wyobraźnię od czasów prehistorycznych. W kulturze dawnych Słowian drzewo to było poświęcone najwyższemu z bogów, Perunowi. Dąb był świętym drzewem niemal wszystkich ludów Europy. Słowian, Germanów, Celtów, starożytnych Greków czy Rzymian. I to wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za wysłuchanie tego dłuższego odcinka. Zapraszam do komentowania.